Cześć, witajcie! Dzisiaj rozmnażanie orgetti. Bardzo się tego boję. Anturium jeszcze nie cięłam. Na razie u mnie sobie rosły po prostu. Orgetti jest olbrzymym, ale do tej pory miało miejsce na swobodny wzrost. Krystaliną nie ma się za dobrze. Cały czas traci u mnie liście. Nie wiem, o co chodzi. Jest jak jest. A Arisaemoides. Miało miejsce, więc sobie też póki co rosło. I akurat na to anturium Arisaemoides jestem wściekła, ponieważ wypuściło kwiat. Ja widziałam, że drugi kwiat jest w drodze. Więc nie ucięłam tego pierwszego, żeby zapylić takim świeżym kwiatem. Ten czas finalizacji pracy magisterskiej na tyle mnie ściągnął, że nie zauważyłam, że ten kwiat się zepsuł. Dosłownie, pojawiła się pleść w pyłku. Nie wiedziałam, że coś takiego jest możliwe, ale w razie czego wiedzcie o moich błędach, że za długo przetrzymany kwiat zaczyna pleśnieć. W tej witrynce brakuje mi wentylacji, więc to może być sporym faktorem tego pleśnienia. I co? W momencie, jak odcięłam ten zepsuty kwiat, wypuściło kolejny i jeszcze do tego liścia. Serio? Także obecnie jestem na niego obrażona i możliwe, że jego też potniemy. Ale dzisiaj główną gwiazdą programu będzie Forgetti. Ma trzy piękne, duże liście. Ten najnowszy już się utwardził. Co prawda jeszcze nie do końca. Jest jeszcze delikatnie taki, ale może mu to nie zaszkodzić w tym momencie. Także bierzemy się do roboty. Forgetti to ukorzeniam o jakichś 2-3 miesięcy. Tutaj u góry, za pomocą muchu i folii spożywczej, puściło piękne korzenie we wszystkich miejscach. Także pierwsze co, to oczyszczę z tego muchu i zobaczymy, gdzie by można było uciąć. Naprawdę sporo tych korzeni tutaj przybyło. Jak go oplatałam mchem, to był to w zasadzie pusty pieniek. Korzonek do góry zaczął rosnąć. A tu sąsiad. Miau. Zobaczymy, jak zareaguje na pastę z tuńczyka. Czasem mu coś podrzucę, no. Chyba się nie obrazi. Zabrak szyneczki. Dobra, a my wracamy do anturium. Grzebania się dalszy. Ja sobie ten mech normalnie położyłam na podłożu. Do anturium, jak w większości w zasadzie teraz już roślin, użyłam podłoża hydroponicznego, więc było to dużo łatwiejsze, bo mech nie namaczał zbytnio podłoża. Przy podłożu tradycyjnym byłoby to dość ryzykowne, że cała woda i wilgoć z mchu będzie przenikać do podłoża. Teraz się zastanawiam, czy lepiej mi będzie uciąć to anturium tak w powietrzu, jak będzie w doniczce, czy może najpierw chciałabym je wyciągnąć z podłoża i wtedy ciąć? Nie, wydaje mi się, że tak w podłożu będzie stabilniejsze. I co? Jak ja bym to chciała pociąć? Tu jest bardzo ładny korzeń. Także wydaje mi się, że odetnę 2 górne liście. Tak, to będzie duża sadzonka. Będzie 2-liścienna plus jeszcze liść w drodze. Potem będzie ten liść jako osobna sadzonka. No i ten spód może też podzielę na takie nołdy bezliścienne. Mamy plan. Czas go wykonać. Idę zmienić ostrze w żyletce. Będzie oczywiście zdezynfekowane jak zawsze. Przypominam wam o zachowaniu czystości. Bo to potem skutkuje lepszym ukorzenianiem się sadzonek i lepszą ich żywotnością. Jak mają taki lepszy start. Żebym tylko tego nie zepsuła. Omega, omega, a.
Na pewno wystarczy im ten jeden korzeń? Utrzymanie dwóch liści? No nie wiem. Mogłabym to tak po skosie i uciąć je z tym korzeniem. Bo nie wiem, czy tak mogę zrobić. Dobra, dadzą radę. Nie ma co się z nimi tak zaskać. Bliska to się tak prezentuje. Oczywiście resztę korzeni doczyszczę, tylko później, jak już bez tych liści będzie mi dużo wygodniej zająć się tym wszystkim. Taki korzonek. Dobra, wystarczy. Bez przesady. Tak jak mówiłam, nie ma się co zaskać. Chcę żyć, to niech żyje. Jak nie, to do widzenia. Ostatnie spojrzenie. Tutaj wystąpiły mi lekkie zmiany. Jestem pewna, że było to przenawożenie. Zrobiłam zbyt mocny nawóz pewnego razu i zalałam również anturię. Tak się to objawiło. Za błędy trzeba płacić, także nauka nie poszła w las. Teraz już rozcieńczam zawsze im nawóz przed dolaniem. Dobra, może z tej strony będzie łatwiej. Mniej będą przeszkadzać te liście. Słyszę, że się. Dobra. Teraz znaleźć jeszcze z tej strony, on się trzyma, z tej strony się trzyma. Okej. Okay. Cieszę się, że to już koniec. Mamy zdrowy korzeń. Na końcu ładnie się rozrasta. Dwa piękne liście. Chwilę sobie poleżą, żeby obeschnąć ładnie. A teraz czas zająć się resztą. Dwa największe liście już poszły, więc teraz czuję się troszkę pewniej. Nie podoba mi się, jakie to jest tu brzydkie, ale trudno. Straty oczywiście musiały być. Ręka się omskła. Ten korzeń wydaje mi się, że dość głęboko jest, także nie powinno być problemu. I druga sadzoneczka. Teraz już czas wyciągnąć. Wow! Co się tu dzieje? Co hydra robi z anturiami? O my gy! Patrzcie, tu ten korzeń idzie aż do dna. Miała to być doniczka na chwilę, dlatego też nie przejmowałam się, że jest ona z tych takich do storczyków z bardzo nieprzyjemnym spodem. No ale trzeba się wziąć za rozcinanie tutaj, bo ten korzeń na przykład nie wyjdzie. Tu jest sporo też rozkrzewionych. Także będę musiała obcinać w tym miejscu i w tym i robić takie dziurki, przez które korzenie będą w stanie wyjść. Wrócę do Was już z efektem końcowym. Okej, okay, zostało bez liści i teraz męczę się z tymi korzeniami do dnia. Jak widzicie, sporo już udało mi się przepchnąć, ale walczę dalej. Ale biednie teraz wygląda. Okej, okay, zyskałam się, a w zasadzie wystarczyło pociągnąć. Mamy takie dwie straty. To jest korzeń, który ucięłam przy odcinaniu sadzonki, także to na straty, a reszta pięknie się prezentuje.
teraz trochę rozluźnię tą masę korzeniową. Taka łamigłówka. Skąd wychodzi korzeń? Labirynt muchu pozbywam się. Co tylko jestem w stanie usunąć, to wyrzucam. I teraz jeszcze się zastanawiam, czy ciąć ten pieniek. Mogłabym podzielić go na przykład w tym miejscu. I wtedy całość trafiłaby do podłoża. A nie tak jak jest to obecnie, że kozelnie znajdują się na powietrzu. Bo wtedy muszą być przykryte mchem. Także tnę. Tylko żeby znowu nie uszkodzić jakiegoś korzenia. W tym miejscu. Minimalnie nad korzeniem, ale udało się bez szkód. Bryła jest ładna, zdrowa w środku. No, korzenie jest tu naprawdę zasna ilość. Także mam duże nadzieje co do tego, że jednak wszystkie części ruszą sobie ze wzrostem. Zobaczcie. Piękne, zdrowe korzenie. Jeżeli uda mi się to jakoś sensownie rozplątać, to jeszcze bym ten pieniek podzieliła na dwa. Bo nie ma potrzeby trzymania takiego dużego w podłożu, bo później jest duże prawdopodobieństwo, że będzie gnił od spodu. Co tu właśnie się chyba działo wcześniej, jak był w podłożu tradycyjnym. Tak mi to wygląda. Jeszcze resztki mchu oczyszczę. Tak się tego bałam. Serio. Odkładam to od momentu przesadzenia anturiów do hydroponiki. Miało to miejsce na przełomie stycznia-lutego, bo jeszcze przed naszą przeprowadzką tutaj do mieszkania. No, pół roku minęło. A miałam im dać tylko chwilę na zaklimatyzowanie się i wtedy je pociąć. One tu doniczki przerosły. Ech, dzieci już na świat wypuściły, zaczęły kwitnąć. Znaczy no, wypuściłyby, gdyby się udało zapylić. Anturium arysamoides na razie nie będę ciąć, z racji na ten pokazujący się kwiatostan. Wolę poczekać, dać mu na spokojnie czas. Zbiorę pyłek. Większość korzeni jest jednak w tej dolnej bryle korzeniowej. Liczyłam, że ułoży się to troszkę bardziej równomiernie, ale ta ilość korzeni wydaje mi się odpowiednia. Podzielę, zobaczmy. Zauważyłam, że przy anturium dużo łatwiej to idzie takim ruchem takim naciskającym i obracającym niż piłowanie. Dobra, już zbliżamy się do końca, czy nie utnę sobie palca? Nie. Dobra, i końcówkę. Druga sadzonka. I trzecia. Jakby wszystkie trzy ruszyły, to byłam tak mega szczęśliwa. Ale bez presji. Zobaczmy, co wyrośnie. Dobra, postaram się tu jeszcze oczyścić. Bo widziałam, że jednak trochę mchu wpadło. I ta doniczka największa dostanie się temu biegatkowi. Spodniej części z największą ilością korzeni. Takie sytuacje jak z doniczką tego anturium przekonują mnie coraz bardziej do uprawy roślin taką metodą no drainage, czyli bez odpływu. Nie ma wtedy problemu z oczyszczaniem, tylko wyciągamy roślinę i wszystko jest gotowe. Coraz więcej roślin w ten sposób mam u siebie. I jak tylko już będę miała wyrobione zdanie, to się z Wami tym podzielę. Ale póki co, bardzo pozytywnie. Trochę rozrzucę, żeby to nie było w jednym miejscu te korzenie. Miały się gdzie rozrastać. Do tej donicy poszło mi tyle podłoża, a mam deficyt. Ech, liczę, że dzisiaj zeolit przyjdzie, to będę mogła dorobić podłoże po południu. A może górę narodzi mchem? Dobra,
Nie będę używać mchu. Przysypuję podłożem, którego resztkę jeszcze mam. Powinno być ok. A te dwa gagatki jeszcze muszę dokładnie oczyścić. A później trafią, do czego sobie trafią? Do samego pumeksu. Obecnie używam takiego pumeksu o większej frakcji, który w ogóle wygląda mi na perlit, ale to jest zdecydowanie pumeks. Jest to pumeks o takim perlitowym wyglądzie, bo wcześniejszy pumeks, o tak jak tu widzicie, był taki, nie wiem, bardziej żółty i cięższy, a teraz jest to taka leciutka chmureczka. Ale na pewno ten, który teraz kupiłam, mógłby robić za zastępnik właśnie takiego większego perlitu w podłożu tradycyjnym. Kiedyś czegoś takiego szukałam i w Europie jest nieosiągalny perlit o dużej frakcji. Ale co ciekawe, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie perlit w wersji około 10 mm jest normalnie dostępny i nie jest czymś dziwnym, o tyle zdobycie pumeksu o takiej frakcji jest zaś u nich nieosiągalne. A bardzo szkoda, bo na pewno znaleźliby się chętni, tak jak ja, do zakupu perlitu o dużej frakcji. Takiego drobnego, którego połowa worka to jest miał. No ale... Wieszne jest to, jak historia lubi się powtarzać. Jest drugi raz, jak potrzebuję podłoża hydroponicznego do przesadzenia tych anturiów. I drugi raz brakuje mi zeolitu. A mam jedynie pumeks. Może to ich przeznaczenie, żeby rosły w pumeksie. Śmiesznie. Ale tak. To już jest wyczyszczone. Ta druga bryła była dużo niżej, więc będą jedynie te dwa korzonki do przeczyszczenia. Warto jak najlepiej oczyścić te korzenie z mchu, bo obecność w podłożu hydroponicznym może powodować gnicie. W momencie, jak ten mech zacznie się rozkładać w tym wilgotnym podłożu. Elki-dełki. Czy ja chcę tu coś posadzić? Tyle podłoża, ile mam, a resztę przykrywam mchem. I raczej na raz zostanie w tej formie. Nie będę go drugi raz przesadzać. Sporo osób uprawia w ten sposób anturia, że są w podłożu hydroponicznym, a u góry jest warstwa mchu zakrywająca korzenie. No, powtórka z rozrywki. Tak rósł i tak będzie dalej rósł. A teraz pytanie. Co ja zrobię z tym? Bardzo nie chciałabym używać tego pumeksu, ale w takim wypadku wychodzi, że chyba nie mam wyboru. Znalazłam sobie jeszcze resztkę keramzytu o takiej większej frakcji. I ostatnie anturium trafiło do niego. Jedyne co zostało, to jeszcze zalać pożywką. Jeżeli rozmnożyliście już anturia, to dajcie proszę znać, jak mi poszło. Mam nadzieję, że nic nie zepsułam, że będą ładnie rosły. Po prawej stronie możesz zobaczyć filmik m.in. z przesadzania anturium forgetti do hydroponiki. Do tej pory to anturium naprawdę mnie zachwycało. Te liście szczytowe są tak piękne, ach, żeby się tylko ukorzeniły i dały radę. Trzymajcie kciuki. Cześć!